Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Monika Bartkowicz krzysztof przy mikrofonie, dzień dobry. Zbliża się zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Do Zielonej Góry przyjadą miłośnicy Ani. I właśnie na ten temat chciałabym dzisiaj porozmawiać z Anną Urbańską, Lubuskie Laboratorium Książki, z Kornelią Waloch, filia 4 i 9, obie panie z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Norwida w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Który to już raz spotkają się fani Ani z Zielonego wzgórza w Zielonej Górze? Już po raz trzeci, bowiem w tym roku, 25 lipca, odbędzie się trzecia edycja ZLotu Fanów Ani z Zielonego wzgórza. Każdego roku odbywa się tego samego dnia roku, czyli 25 lipca. Nie bez powodu, bowiem właśnie tego dnia obchodzimy Wigilię Imienin Anny. 26 lipca przypadają imieniny Anny, obchodzone raz w roku, a ponieważ właśnie imienniczka, główna bohaterka książek, Lucy Met Montgomery, miała na imię Ania, postanowiłyśmy tę datę zaakcentować właśnie w ten sposób. To znaczy, że same Anny przyjeżdżają na ten zlot? To Nie, zdecydowanie rad. fanki, fani an, Ani z Zielonego Wzgórza, to są osoby w, w różnym wieku i mające oczywiście różne imiona, no i co ważne właśnie, że to są osoby z różnych pokoleń. I z całej Polski. Z całej Polski, a nawet mieliśmy z zagranicy kilku tak. członków. Jak to się stało, że ten zlot, no tak się rozszedł na cały nasz kraj? Jak to się stało, że on się rozszedł znaczy, na cały? Znaczy najpierw tak. zlot odbywał się na Podgórnej w filiach właśnie 4 i 9, a e, wtedy właśnie Ania pracowała tam ze mną i to był w sumie pomysł Ani. E, nie, Ania z Zielonego wzgórza, nie Ania, tylko ja, tak? Urbańska. I e, to był właśnie rok 2022, kiedy się pojawiło nowe tłumaczenie książek właśnie o przygodach Ani Shirley. E, I e, w sumie tak rozmawiałyśmy, że można by było w wakacje też coś zrobić, bo to też chodziło nam o to, żeby wakacje ludzi zaktywować. I wpadłyśmy właśnie na to, w sumie najpierw Ania później przegadała z nami ten temat, żeby właśnie zorganizować zlot. Czyli obie panie jesteście fankami Ani Zielonego wzgórza. Tak. Zdecydowanie i coraz chyba większymi fankami Ani Zielonego wzgórza odkrywamy wiele niespodzianek, które, co do których często ja mówię teraz o sobie. Nie miałam świadomości, że, że Ania Zielonego wzgórza będzie mi się tak podobała w tym wieku, w którym jestem teraz, czyli w wieku bardzo dojrzałym. Dodam tylko jeszcze właśnie, że to tłumaczenie, takie bardzo przewrotne, było. Zdecydowanie inspiracją dla mnie do tego, żeby taki zlot zorganizować. Wokół tej książki było sporo emocji. En z Zielonych Szczytów na początku 2022 roku tłumaczenie Anny Bańkowskiej. Bardzo odważne. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy tytuł książki został przetłumaczony w, z oryginału dosłownie, czyli tak jak autorka chciała: N z zielonych szczytów, i to absolutnie nie chodzi o szczyty górskie, tylko szczyt, szczyty dachów. Bohaterka Ania z zielonego wzgórza mieszkała w budynku, jej pokój znajdował się na pierwszym piętrze od wschodniej części i właśnie jej okno wychodziło spod tak. Takich zielonych szczytów dachów. Stąd to tłumaczenie, ten tytuł, który Anna Bańkowska uhonorowała, yy, i to tłumaczenie autorki w ten sposób chciała zaakcentować. Bardzo ciekawa informacja. Myślę, że każdy z nas, jeżeli nie czytał tego w późniejszym wieku, bo wiadomo, jest to lektura szkolna, i większość osób wybiera jednak ją do przeczytania w szkole podstawowej. To gdzieś się utarło tak właśnie, że jest ta Ania z Zielonego Wzgórza. Ciekawa jestem, czy e, Ania z Zielonych Szczytów przyjmie się równie dobrze. Dyskusja była bardzo zażyła tutaj i bardzo żywiołowa, kiedy się książka ukazała, dlatego, że od 1911 roku, kiedy to wyszło pierwsze tłumaczenie na język polski Ani z Zielonego Wzgórza, ten tytuł był kontynuowany. Oczywiście po pierwszym tłumaczeniu w wykonaniu pani Bersztajnowej było ich jeszcze tam wiele, w sumie około 11 tłumaczeń się ukazało. Natomiast w zasadzie do lat 90. tylko ten, ten jeden przekład był w codziennym, popularnym obiegu. I Dopiero w latach 90. ukazało się kolejne tłumaczenie i kolejne i kolejne. Natomiast nikt z tłumaczy nie odważył się zmienić tytułu. Mhm. Chodzi do do... Wielu z nich już było świadomych tego, że autorka miała na myśli coś innego. Bo dodatkowo też jest e, tutaj e, taka zmiana, że na przykład nie zostały przetłumaczone imiona. Imiona zostały zachowane w oryginale, więc już wtedy nie jest Maryla, tylko Maril. 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 Mm -hmm. Tutaj też nie. E, Mateusz, tak, tylko Matthew. Na przykład, więc tak. są też I te tak zostały. W filmie, jeżeli oglądamy z tłumaczeniem na język polski, e, mniej więcej. Tak, i y, imiona zostały tutaj zostawione w oryginale, Ponownie, mm -hmm. podobnie nazwy geograficzne. No, musimy jakby trochę wytłumaczyć pierwszą tłumaczkę, tak? No, to był początek XX wieku. Y, książki dla dzieci miały zupełnie inne zadanie, aniżeli dzisiaj. Miały za zadanie. Przede wszystkim pedagogizować, czyli też w jakiś sposób oddziaływać na osobowość dzieci. Wiele rzeczy tu było zinfantylizowanych, dostosowanych do jakby możliwości dzieci. Trzeba dodać, że autorka Lucy Montgomery pisała dla dorosłych tę powieść. Ona została przez jej wydawcę. Celowo zaklasyfikowana jako książka dla dorosłych, na, książka dla dzieci, natomiast przesłaniem autorki było to, że to nie będzie książka dla dzieci. Ona bardzo długo z nim walczyła i, i wytoczyła mu też proces w związku z tym tematem. Natomiast no, książka została zaklasyfikowana jako książka, jako literatura dziecięca, u nas w Polsce także jest to książka dla dzieci i dla młodzieży, ale nie ukrywam, że po latach, kiedy czytam ją ponownie, teraz już też w nowym przekładzie, to ona nadal mnie porusza. Tak sobie myślę, że dzięki temu, y, że miała taką funkcję y, dziecięcą, natomiast autorka chciała ją napisać właśnie y, z przesłaniem dla dorosłych, ma ona teraz y, y, znaczenie dla wszystkich, zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. Rozumiemy ją podobnie, pewnie każdy z nas y, na swój sposób, bo wiadomo, dzieci odbierają świat inaczej, ale ja przyznam szczerze, że no mi też bardzo się podobała, bo wróciłam do niej jako osoba dorosła i inaczej ją pamiętam jako dziecko, kiedy czytałam w szkole, a inaczej też. Tak. I to właśnie zauważyłyśmy podczas pierwszych dwóch zlotów, że właśnie to, co Ania wcześniej powiedziała, że były osoby z różnych pokoleń, więc książka łączy pokolenia i do tego były też osoby, które właśnie czytały, jak były dziećmi, później przeczytały jeszcze raz. Też były panie, które przywiozły swoją kolekcję książek, bo są takimi wielkimi fankami a. i w tym roku też właśnie chciałyby przywieźć. Więc więc e, tak, to co powiedziałaś, to właśnie to jest prawda, że jest to książka, która jest uniwersalna, ma uniwersalne e, wartości opisuje i to, że główną bohaterką jest dziewczynka, to też jakby pomaga się utożsamić dziewczynkom i dziew kobietom w ogóle też z tą postacią, więc jest to też... No nie ukrywajmy, że to są głównie fanki. Tak. Nie? Często przyjeżdżają właśnie no, od dwóch lat, w tym roku po raz trzeci przyjadą na Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Przede wszystkim panie, to są czasami już osoby w wieku dojrzałym, które nawet przywożą ze sobą swoich wnuków, swoje wnuczki. To są także osoby w naszym wieku, które przyjeżdżają ze swoimi dziećmi. Ale to jest także młodzież i nasi młodzi ma Czytelnicy, którzy przychodzą tutaj na to wydarzenie. My zapraszamy całe rodziny, bowiem to jest wydarzenie dla osób w każdym wieku. Gwarantujemy, że nikt nie będzie się nudził. Oczywiście uhonorujemy i powieść, i główną bohaterkę, Anię z Zielonego Wzgórza. I będziemy dobrze się bawić, bo dookoła tej książki będziemy realizować wiele różnych inicjatyw. Zaraz powiemy też w szczegółach o programie oczywiście, ale takim głównym celem tej imprezy jest. Jest popularyzacja czytelnictwa i zwrócenie ponownej uwagi właśnie na anie z Zielonego Wzgórza, która dziś także może bawić. Nie ukrywam, że do nas docierały takie głosy od naszych małych czytelników, którzy zaczęli czytać książkę na polecenie pani w szkole, bo jest to lektura i niekoniecznie im się podobała z uwagi na przestarzały język. Dlatego rekomendujemy już ten nowy przekład, ale także Pawła Baręsiewicza, bo on jest także przystający do języka współczesnego. Nastolatka. I warto sięgać po te, po te współcześniejsze tłumaczenia, dlatego że język jest bardziej dostosowany do dzisiejszych wymogów. Nie ma tu już pokoiku na, facja, na facjatce, no bo kto wie, co to jest facjatka, więc nie ma tutaj też polskich imion, bo niby dlaczego? Przecież dziś polskie dzieci doskonale znają imiona w różnych językach, niekoniecznie tylko w języku polskim, więc. Też nie mają problemu z zidentyfikowaniem miejsca odbywania się akcji, bo świat stał się otwarty e, i to nie musi się dziać gdzieś blisko, dlatego że dzieci tego nie zrozumieją. Nie, one doskonale wiedzą, gdzie jest wyspa Księcia Edwarda, a jeżeli nie wiedzą, to sobie to e, na mapie, w globusie w internecie sprawdzą. E, dlatego to nowe tłumaczenie i te, te wspomniane przeze mnie jest naprawdę współczesne i już bardziej odpowiada potrzebom dzisiejszych młodych ludzi. Ale jeszcze wracając też do młodzieży teraz, to co myślałam, że pomogło nam też to i ogólnie tej powieści, no ekranizacja serialowa, która się pojawiła na Netflixie. Więc mimo, że były też kontrowersje... wobec a propos tego serialu, bo było trochę nie do końca tak, jak było w książce, było tam dużo też... Yy... Jakby nowych wątków, aczkolwiek była to inspiracja, więc to też można było tak potraktować, więc też sobie myślę, że to też pomogło jakby na nowo rozpalić zainteresowanie po prostu tą książką. Więc Chęć też... Do tego, żeby jeszcze raz ją przeczytać. Dokładnie, więc też chciałyśmy tutaj wykorzystać wszystkie media, mhm. żeby też właśnie jakby promować, tak jak Ania powiedziała, czytelnictwo, czyli wracać do źródła, ale wiedząc, że to też inspiruje i filmowców, i tych, co tworzą seriale. Tak, no bo nie wiadomo, czy wszyscy wiedzą. Czasami nie wiemy takich rzeczy, że na przykład ym, powstały ekranizacje Ani Zielonego Wskóra, a liczne, tam począwszy od tej y, y, słynnej pierwszej ekranizacji y, Sullivana z końca XX wieku, y, to jeszcze powstały y, y, filmy anime. Mm -hmm. japońskie, tak, Ania kane. z Zielonego mm -hmm. Wzgórza i także animowane. Więc to taka ciekawostka mm -hmm. i warto zgłębiać ten temat. I my się wielu rzeczy dowiadujemy od takich naprawdę wielkich miłośniczek, pasjonatek Ani z Zielonego Wzgórza, które przed zlotem często do nas piszą, na zlot przyjeżdżają. W ten sposób dotarłyśmy także do dwóch blogerek bardzo popularnych, które prowadzą blogi obserwowane przez dziesiątki, setki tak. tysięcy osób, które piszą właśnie o Ani z Zielonego Wzgórza, o Wyspie Księcia Edwarda, o całym fenomenie tej serii powieści Ani z Zielonego Wzgórza. To są Polki? Tak, tak, to są Polki. Jedna Polka, to jest, tak, jedna Polka, która mieszka właśnie w Kanadzie, tam Aha. właśnie w tym miejscu, gdzie odbywała się w sumie akcja Ani Zielonego wzgórza, ona prowadzi bloga kierunek Avonlea i w sumie... Bernadetta Milewski. Tak, Bernadetta Milewski i o niej informacje znalazłyśmy właśnie w książce, bo we wstępie tłumaczka właśnie o niej opowiada, że też dużo informacji tak u niej znalazła. Książce. Tak. I w sumie napisałam do niej na Facebooku i znalazłam na blogu też adres i w sumie tak korespondujemy. Ona nam też pomaga wypromować tutaj właśnie u siebie na profilach wydarzenie, ale też nas pomaga swoim wiedzą i Y, informacjami, które właśnie wie. A czy planuje przybycie na zlot? Y, będzie z nami łączyła Ona, się idealnie, <noise> tak, dlatego że obiecała y, przygotować dla nas takie wideo pozdrowienie dla, y, dla osób, które wezmą udział w zlocie. No, z Kanady trudno byłoby o, tak. jej Szczególnie, że, na że pani zlot pisała, czyta. że raczej nie przyjeżdża tak za często do Polski, więc to tak może kiedyś się zdarzy, że kroczy się w tym czasie. Prawda? Tak, tak. Ale Teraz będzie to też granicy. druga Tak. Pani Agnieszka Matuszewska, jeśli tak. się nie mylę. Pani doktor właśnie, która też prowadzi bloga. Tak kurczę... Pokrewne dusze, Lucy Montgomery tak. w Polsce. I to jest taki blog, który także jest tutaj w Polsce bardzo popularny. I pani Agnieszka przyjedzie tak. do nas, będzie tutaj osobiście. Wygłosi krótką prelekcję na temat jej przygody z Anią z Zielonego Wzgórza. Pokaże plakaty i plakaty z filmów, plakat, plakaty z, z atu, ze, ze spektakli, spektakli teatralnych. Ania z Zielonego Wzgórza. I okłady w... książek też, w różnych wydawnictw, bo też w sumie to na blogu pokazuje różne wydawnictwa właśnie. Mm -hmm. Które ma w swojej, mm -hmm. w swojej kolekcji. E, I bardzo ucieszyła się na nasze zaproszenie, a nie ukrywamy, że e, dotarłyśmy do niej właśnie przez tak. Bernardetę Milewski. Tak? I, I cieszymy się, że właśnie w ten sposób też panie ze sobą nie rywalizują, tylko siebie nawzajem polecają. I że Czyli... poszerza nam się społeczność. Panów. Właśnie, tak, ale to jest dowód na to, że właśnie Ania jednoczy i że skupia takie osoby, które mają, niosą pozytywne wartości, pozytywne wrażenia. Ja po tym zlocie w ubiegłym roku i dwa lata temu byłam tak uskrzydlona mm -hmm. i pomyślałam sobie, że no z takimi ludźmi po prostu aż chce się przebywać, dla takich ludzi aż chce się coś robić, bo atmosfera jest przewspaniała. Zawsze tak jest, kiedy spotykają się ludzie pełni pasji po prostu. Dokładnie tak. I przywożą ze sobą w torbach, w plecakach y, pierwsze, unikatowe wydania Ani Zielonego Wzgórza. Mieliśmy takie sytuacje. No właśnie, a jakie było y, na przykład najbardziej ciekawe wydanie, albo najstarsze, z którym się spotkałyście? No to chyba właśnie ta pani Agnieszka przywiezie, bo napisała nam, że ma nawet z autografem. Tak, Niesamowite, więc. to dopiero perełka. Do, no to biały kruk, więc myślę, że nie będzie go odstępowała ani na krok. Natomiast no, unikatowa okazja będzie można je zobaczyć, ale była też, e, można powiedzieć, już nasza koleżanka, tak. e, bo łączy nas wspólna pasja z Gorzowa Wielkopolskiego, która przywiozła ze sobą namiastkę podobno swojej kolekcji powieści Lucy Montgomery, ale to była znaczna namiastka, tak. nie ukrywam. ona miała chyba pierwsze wydanie w ogóle, Dokładnie. ani tutaj. Tak, i, Polskie, tak. I wiele innych również. Było też sporo przekładów na inne języki, już wiekowych z początku XX wieku, z końcówki XX wieku. Także naprawdę te, tych, tych wydań przywiozła ze sobą bardzo dużo. Część z nich ja widziałam na pierwszy, pierwszy raz w życiu. No, poza tym, że gdzieś w internecie mi mignęły, bo ona też robiła zdjęcia i zamieszczała u siebie na, na Facebooku. Rzeczywiście wiele z nas miało. Ciarki na skórze, kiedy to przeglądało, nie? Na każdej z książek jest taki piękny napis e, o przygodach rudowłosej e, Ani Shirley, które od lat wzruszają i bawią. E, to pełna ciepłego humoru opowieść o dorastaniu, przyjaźni i miłości, która urzekła miliony czytelniczek na całym świecie. Jesteście tego potwierdzeniem. Ten zlot także. Ale tak sobie myślę, że niektórzy słuchacze może już nie do końca pamiętają, e, o czym opowiada e, Ania z Zielonego Wzgórza, tudzież. N z Zielonych Szczytów. Może pokrótce przypomnimy. No to bardzo krótko, bo nie chcemy oczywiście spoilerować, jeżeli ktoś e, nie czytał. Bo podczas, Albo nie pamięta. Znaczy, bo może od razu też tutaj powiemy, że podczas zlotu będziemy czytać fragmenty. O, Będzie można się też dowiedzieć tutaj. Już. I przypomnieć sobie. Tak, będziemy przypomnieć. czytać fragmenty dwóch pierwszych części. To są N z Zielonych tak, Szczytów tak? Tak. i N z To wcześniej była Ania z Uniwersytetu. Nie. Nie, no, Ania z Awonni. Tak, Ania. Tak. Więc, Aha, no więc z dwóch pierwszych części. No o czym to jest? No, to jest historia nastolatki. Dzieje się rzecz dawno temu, kiedy żyła Montgomery. No, to jest XIX wiek, końcówka XIX wieku. I dzieje się na wyspie księcia Edwarda. Rudowłosa dziewczynka, nastolatka, jest sierotą i zostaje mm, omyłkowo zaadoptowana przez dwójkę starszego rodzeństwa. Przez Matthew i Marile. Którzy spodziewali się chłopca. Tak, którzy chcieli adoptować chłopca, bo był im potrzebny do pomocy przy pracach fizycznych, przy gospodarstwie. Ale omyłkowo została do nich wysłana Ania, a jak wiadomo, to nie jest czas telefonów komórkowych, gdzie można wszystko uzgadniać i w pełnych szczegółach ustalać, więc dociera do nich dziewczynka. Wyjeżdża po nią na stację Mefiu. Oczywiście jest zdziwiony, że to nie jest chłopiec, tylko dziewczynka. Która nota będę jeszcze przez całą drogę gada, co go bardzo mocno denerwuje i deprymuje, ale z jakiegoś niewyjaśnionego powodu po prostu się od początku w niej zakochuje. I mimo, że jest mrukiem, mimo, że jest osobą niedostępną, nieprzystępną, to on przekonuje Maryl do tego, żeby mhm. Ania z nimi została. I ostatecznie Ania zamieszkała w Avonli i tam się wychorowała. Tak, dokładnie. I nie tylko właśnie tą parę starszy, starszego rodzeństwa, ale również okolicznych mieszkańców jest bardzo zaangażowana, jest osobą bardzo aktywną, osobą, która. Ym, ma taką żywiołowość w sobie, ma taki żar i chęć życia, która bardzo dużo wnosi. Bogatą wyobraźnię. Bardzo, <laughs> właśnie. To jest jej cecha zasadnicza, że ma bogatą wyobraźnię, jest kreatywna, nieszablonowa. No jest nie tylko znaczy jedyna. taka Tak, w, bo to jest w, w ogóle radzeniu. ogólnie bardzo typowa, obyczajowa psz, y, powieść. Więc jeżeli się ją czyta, to ma się wrażenie, że po pierwsze się trochę przenosi w czasie do, tamtych, do tamtego momentu i tak się wtedy można w, um, zastanowić, jak to się wtedy e, żyło, żyło jakie jak ja Ania miała przygody w szkole czy poza szkołą, jacy ludzie byli, jak oni tam żyli, pracowali. Więc, moim zdaniem, to jest też e, trochę taka kronika ale przez to, że jest napisana w sposób obyczajowy, taką powieść elektrystyczną, no to jakby czyta się to na pewno przyjemniej niż czasem reportaż, a i przez to właśnie, że ma też przygody i ma różne powiedzonka i są też różne cytaty, które przeszły już przecież do języka i można też ich używać, więc to też nadaje charakter. No i ten wątek miłosny, tak? romantyczny zdecydowanie. No, nie można no, go pominąć. No nie, jest bardzo istotne. Zresztą no później bardzo mocno rozwijany w kolejnych częściach serii Ani z Zielonego Wzgórza. No, w tych dwóch pierwszych to jest dziewczynką nastolatką, natomiast już później poznajemy dorosłą Anię. Do tej po, znaczy do tej pory zostało ukazało się chyba dziewięć Części Ani z Zielonego Wzgórza. Do tej pory według tego nowego tłumaczenia jest bodajże sześć dostępnych już w tej chwili. No i tam w tych kolejnych częściach poznajemy już Anię na uniwersytecie, Anię dorosłą, Anię, która zakłada rodzinę i tak dalej, i tak dalej. No, Ania i Gilberto para wszechczasu, więc. Zgadzam się. No właśnie. Wpisuję więc... się pod tym i zachęcam także do czytania. Dużo zdradziłyśmy, choć nie powinnyśmy. Ale to jest właśnie taki smaczek, jak y, ktoś nie był pewien i wyobrażało mu się, że to taka lektura typowo szkolna, to teraz jest mhm. okazja do tego, żeby zaprosić na wydarzenie. Możemy tak. powoli przejść do programu. Jak najbardziej. No, zapraszamy przede wszystkim w czwartek, 25 lipca od godziny 17. W tak, od godziny 17 będziemy bawić się na norwidowskiej polanie, czyli na bibliotecznym patio przy Alei Wojska Polskiego 9. W tym roku po raz pierwszy w gmachu głównym tak. na świeżym powietrzu. Bo już potrzebne nam jest więcej miejsca. Dokładnie i powietrza. Tak. Każdego roku było bardzo gorąco. I rzeczywiście w agendzie na podgórnej już było za gorąco, więc postanowiłyśmy to zorganizować. Na wolnym powietrzu w tym roku przenosimy się do patio. Trzymajcie kciuki za ładną pogodę, żeby nas czasami jakiś deszcz. To nie planujemy deszczu. Nie zlał dokładnie, <laughs> albo jakaś burza, więc tam od godziny 17 i zaczynamy od czytania. Będzie to czytanie w postaci czytania performatywnego w tym roku. I czytać z nami będą pisarki, dziennikarze i przyjaciele biblioteki Norwida. Z tego, co wiemy, pani redaktor także będzie z nami czytała fragmenty Ani z Zielonego Wzgórza. Te e... informacje mają pani tak. tak. Ale oczywiście będzie, oczywiście będzie czytała z nami jeszcze Barbara Wysoczańska, znana i lubiana pisarka. Będzie czytała z nami również y, Natalia Grygianiec, Krysik y, z TVP3 Gorzu Wielkopolski, Mateusz Kasperczek, y, miała czytać Agnieszka Der, ale z pewnych względów nie będzie mogła być obecna, y, więc Fragment przeczyta Kornelia, tak. który miała przeczytać Agnieszka. Oczywiście, gdyby ktoś miał ochotę dołączyć do tego czytania, w trakcie zlotu istnieje taka możliwość i będziemy Radę, jeżeli rzeczywiście ktoś będzie chciał do nas dołączyć, po czytaniu z kolei zaplanowałyśmy prelekcję dr Weroniki Madrias z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bo tutaj właśnie też chciałam powiedzieć o pani Weronice, że też jest naszą tutaj. Po pierwsze, jest też fanką Ani z Zielonego Wzgórza, bo nawet napisała własną książkę. Ania z Baśniowego Zielonego Wzgórza. Dokładnie. I, on, I też właśnie z, e, w sumie nasza korespondencja zaczęła się po, dru, po pierwszym zlocie, bo usłyszała właśnie o zlocie i chciała też wziąć udział, więc też wielka pomoc właśnie tak, przy organizacji. Tak, jest ambasadorką e, tak. zlotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza, wszędzie gdzie się da, promuje i z wielką radością także przyjmuje kolejne zaproszenia od nas. E, będzie miała prelekcję zatytułowaną Śladami Ani z Zielonego Wzgórza, podczas której pokaże e, na obrazkach, w slajdach miejsca, które odwiedziła, a są związane z Anią z Zielonego Wzgórza. Była była na wyspie księcia Edwarda, współpracuje z Muzeum Lucy Montgomery, więc stamtąd na pewno też zdjęcia pokaże. Przywiozła także stamtąd kapelusz z, ze złotymi warkoczykami, z rudymi warkoczykami mm. i to także będzie pewną atrakcją, bowiem planujemy fotograficzną sesję kapeluszową, będzie można sobie na ściance, zrobionej tak. specjalnie w tym celu przez naszą koleżankę, Danę Ponamarenko, zrobić pamiątkowe zdjęcie i właśnie pokażę że takie miejsca, które odwiedziła także w Polsce, a są związane z Anią z Zielonego Wzgórza. Czasami jako miłośnicy danej bohaterki, czy danego bohatera literackiego, poszukujemy różnych wątków związanych właśnie z tym bohaterem, bohaterką literacką, czy też miejsc i ona do wielu takich miejsc dotarła. Czasami przez przypadek, czasami gdzieś tam szukając informacji i celowo. I te miejsca pokaże, więc podejrzewam, że pod koniec wakacji będą przeżywały istne oblężenie osób odwiedzających. Dalej mamy jeszcze też prelekcję właśnie wspomnianej tak. przez nas Wcześniej blogerki Agnieszki Maruszewskiej, e, która opowie o jej przygodzie z Anią z zielonego wzgórza. Połączymy się zdalnie z Bernardetą Milewski z Bernardetą e, A po przerwie zaprosimy do udziału w quizie wiedzy tak. o przygodach ani szilnej. Kilkadziesiąt pytań o przygodach Ani Shirley, więc będzie można. Ze wszystkich dziewięciu części. Nie z pierwszej i drugiej. Z pierwszej i drugiej, a, pierwszej a, pierwszej i drugiej więc będzie można sprawdzić swoją wiedzę, więc. E, tylko chciałabym właśnie zaznaczyć, że prosimy o zapisywanie się tutaj na quiz, bo na quiz właśnie obowiązują zapisy, więc można telefonicznie bądź mailowo do filii 4 i 9 zapisać się. Poprosimy i... o maila przy okazji. Filia 4 małpabiblioteka.zgora.pl Także od razu zainteresowanych słuchaczy zachęcamy do tego, tak. żeby napisać. Dokładnie. Za, y, proszę przygotować swoją wiedzę <głos> <głos> i się zapisywać. Tak. No, co, to, co możemy zdradzić, to raczej nie powtórzą się pytania z nie. poprzednich dwóch edycji, więc jeżeli ktoś startował w ubiegłym roku czy dwa lata temu i ma nadzieję, że w tym roku także coś się powtórzy, no to mamy niespodziankę, że się nie powtórzą pytania. No, jeżeli ktoś przeczytał dwie części, to. Na bank odpowie na połowę pytań. Zobaczymy, tak. ale czasami warto też podjąć wyzwanie, nawet jeżeli się dawno czytało książkę, albo się może nie doczytało, można mieć szczęście, warto mm -hmm. spróbować i po prostu dobrze się bawić. A warto to zrobić, bowiem mamy ciekawe nagrody, między innymi zestawy książek, tych książek, ufundowanych przez wydawnictwo Marginesy. Laureat otrzyma trzy, um, trzy tomy, później zdobywcy drugiego miejsca, zdobywca drugiego miejsca dwa i trzeciego miejsca, jedną książkę, także warto. Natomiast do tego jeszcze, oczywiście, wiele innych gadżetów będzie dorzuconych i ciekawych innych nagród, ale książki będą zdecydowanie. Tu muszę wspomnieć także o tym, że jako nagrody swoje powieści zdecydowały się przekazać na ten cel również Barbara Wysoczańska, Zofia Monkosa i Aldona Reich. I panią pisarką bardzo serdecznie dziękujemy, bo to będą um, um, książki, które są nowościami, które dopiero niedawno się ukazały, swoje promocje, więc zdecydowanie osoby, które zostaną obdarowane w tym konkursie, tymi powieściami na pewno będą zachwycone i szczęśliwe. W programie Poza Quizem mamy jeszcze rozmowę online z Anną Bańkowską, mm -hmm. właśnie tą tłumaczką, która przełożyła Anię z Zielonego Wzgórza i jest autorką N z Zielonych Szczytów. Rozmowa będzie na żywo? Online. Połączymy się z Anną mm -hmm. Bańkowską online. Pani Ania jest osobą już dość wiekową. Nie miałyśmy sumienia, żeby ściągać ją do Zielonej Góry, choć nie ukrywam, że wyraziła taką chęć, więc być może w przyszłym roku spotkamy się osobiście. Natomiast na nasze zaproszenie i propozycję wzięcia udziału w rozmowie online odpowiedziała bardzo chętnie, i kiedy z nią rozmawiałam kilka dni temu, wspomniała, że już się nie może doczekać tego spotkania. Myślę, że zdradzi nam troszeczkę kulisy powstawania tego tłumaczenia. Opowie o tym, co ją spotkało, kiedy odważyła się na ten, na ten ruch zmiany tytułu. A to ciekawe, czyli. Tam zakulisowo też się sporo działo. Oj, tak. I mhm. myślę, że jeśli ktoś śledzi tę tematykę, to jest zorientowany, że tam rzeczywiście była bardzo ożywiona dyskusja związana z tym nowym tłumaczeniem. Więc połączymy się z Anią Bańkowską online. I w zasadzie już tak pod koniec, planujemy dwa warsztaty. Pierwszy z nich to jest Makramowa Ania, czyli tworzenie portretu Ani Shirley ze sznurków. Poprowadzi to ten warsztat Natalia Łacińska z zaplątanych makram. Tak, która, tak, która na co dzień jakby zajmuje się też tworzeniem właśnie Makramowych Cudów. I równolegle, bo na ten warsztat możemy zapisać 20 osób, jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, to prosimy o kontakt z nami. Być może znajdą się jeszcze jakieś wolne miejsca. I równolegle dla wszystkich, którzy będą zainteresowani warsztatami, a nie udało im się zapisać na warsztat Makramowa Ania, planujemy taki warsztat tworzenia zakładek do książek z zasuszonymi kwiatami i z cytatami Ani z Zielonego Wzgórza. Jako pamiątki. Też. Tak, także już, już takie zakładki tworzyłyśmy chyba w ubiegłym roku tak. albo dwa lata temu i one, one są przepiękne i warto taką pamiątkę ze zlotu, sobie po prostu samemu wykonać. Jak również, jeżeli mowa o pamiątkach, to będziemy rozdawać wszystkim uczestnikom takie przypinki trzeci z lotwanów ani zielonego Skórza, Także jeżeli ktoś przyjdzie, to I na, na pewno. I naklejki. Kolorystycznie tutaj z tej ulotki, tak? Wzięte? Tak, tak, powiedzę, tak, to tak bo to tło też jest kolorystyczne do podkolor książki. A, no, bo to tak. jest to, to różowe, zgadza, które to tak. To jest ta magenta, która mm -hmm. się tutaj pojawia właśnie w pierwszej części na okładce z wydawnictwa Marginesy. Mm. I na sam koniec planujemy rozstrzygnięcie konkursu na przebranie. A propos przebrania, coś więcej na ten temat poproszę. Czy e, tak, jakieś są redaktor. kryteria? Trzeba się przebrać. Tak. Każdy hmm. uczestnik powinien się przebrać? Nie ma takiego wymogu, natomiast zachęcamy do tego. Ale nie tylko za Anię, <laughs> można się przebrać za każdą postać, która występuje w książce. A to ciekawe, bo dotychczas jak oglądałam zdjęcia z poprzednich edycji, zauważyłam głównie Anię. Nie, była w tamtym roku była na przykład... Y, Maryla. Była. Też Maryla, mm -hmm. ale ta druga jednej ja zapomniałam i Rachel. Tak, tak Rachel tak, też, za Rachel sojściapkę. też, tak? Mhm. Więc. Małgorzata. No nie tak, Małgorzata tak. z <laughs> mego Małgorzata, tak. E, oczywiście nie wiem, czy był Gilbert, chyba nie było. Nie, Gilberta. To, o, więc to jest duże wyzwanie. Proszę Państwa, tak? jeżeli ktoś <laughs> chciałby, to zdecydowanie powalczy o główną nagrodę. Tak. Bo do tej albo pory... Metiu. Bo to Al może Gilbert. być Gilbert, albo Matthew. Także do tej pory nie było męskich e, postaci. E, może to być niekoniecznie przebranie, może być charakteryzacja. Więc tutaj dowolność dajemy zdecydowanie. Najwięcej było Ań, hmm. oczywiście, i to Ań w każdym wieku. Od takiej Ani. E, mającej 70 cm wzrostu po taką Anię już dorosłą i mającą wzrostu o wiele, wiele więcej. Także było, było bardzo dużo tych bohaterek, tych, tych interpretacji e, wyglądu Ani z Zielonego Wzgórza. E, I do tego oczywiście zachęcamy. Ale jeżeli ktoś chciałby przełamać ten kanon i przebrać się za zupełnie inną postać z powieści, bardzo prosimy to zrobić. Warto to zrobić. Również warto z uwagi na nagrody, bo nagrody są także bardzo ciekawe także zestawy książek z wydawnictwa, marginesy ale do tego jeszcze wiele innych um, niespodzianek. Tak. Bardzo ważna podpowiedź myślę, że to też jest mocno zachęcające. Panowie, mobilizujcie się. A ja chciałam jeszcze, bo właśnie tak jak rozmawiałyśmy o tych zielonych szczytach i zielonym wzgórzu, to tak sobie pomyślałam, że przecież zlot nie mógłby się odbyć nigdzie indziej, jak nie w Zielonej Górze. Więc no to właśnie. też. Jeszcze ten temat, tak. ta kwestia. Bardzo ciekawy zbieg okoliczności, panie Anno. Bardzo. Tym <laughs> bardziej, że ja mam na imię Ania, prawda? Tak, właśnie. to też. Także w ogóle bardzo, bardzo yy, ciekawy zbieg okoliczności. Ale tutaj tak zwróciłam uwagę na to, że tłumaczenie, e, przełożenie jest również pani Anna, pani Dokładnie tak, więc no, coś jest w, w tym imieniu, prawda? Myślę, że tak. No ja się nie ukrywam, ja się bardzo mocno identyfikuję za nią z Anią Zielonego Wzgórza. Myślę, że wiele z naszych życiorysów miało wspólny mianownik, choć różniło nas sporo lat życia. I, I sporo lat, jeśli chodzi o jej życie i moje życie. Natomiast no, zdecydowanie wywarła bardzo duży wpływ na mnie jako bohaterka literacka, kiedy czytałam tę powieść, mając lat kilkanaście, ale no, nie ukrywam, że z wielkim sentymentem sięgam ponownie po, po te książki. To między innymi stąd pomysł na zlot? Z takiej e, no. identyfikacji? No na, troszeczkę pewno, w chudzimy, na pewno, gdybym tak gdyby tak, y, gdyby nie była taką fanką osobiście mhm. Ani z Zielonego Wzgórza, to pewnie nie wpadłabym na to, żeby zrobić zlot fanów, bo nie czułabym się w kompetencjach, żeby się tak mocno wypowiadać o Ani Zielonego Wzgórza. Ale też pamiętam, jak rozmawiałyśmy właśnie jeszcze o zlocie, to się zastanawiałyśmy właśnie, y, ilu może być fanów, Y, jeszcze innych bohaterów książkowych? No bo Harry Pottera okej, okay, no to wiemy. Ale czy są jeszcze jakieś książki, właśnie, y, serie, bo to właściwie jest też seria, która miałaby taką rzeszę fanów, bo jest też y, tak ważną książką, tak uniwersalną i która łączy pokolenia? I dlatego właśnie stwierdziłyśmy, no też przyznaję, że tu duży plus na to, że to jest o dziewczynce. <noise> Więc to też pomogło nam. Ale właśnie się też zastanawiałyśmy, żeby stworzyć, żeby zastanowić się nad tym, jaka seria książek mogłaby jeszcze y, zebrać właśnie takich fanów. Ale okazało się, że tu jest strzał w dziesiątkę. Mhm. I tylko teraz y, ten zlot się rozwija, tak? Jak y wyglądał pierwszy zlot w porównaniu z kolejnym? Z tym, który znaczy, będzie tak. Pierwszy to była oczywiście wielka niewiadoma dla nas. Nie wiedziałyśmy, czy ktokolwiek <grym> zaszczyci nas swoją obecnością, choć promocyjnie robiłyśmy wszystko, co tylko możliwe, łącznie z tym, że pozyskałyśmy właśnie patronat wydawnictwa Marginesy, że wspierał nas. Um, Wspierał nas bibliotekarz lubuski, oczywiście nasze medium, tutaj biblioteczne, lubuskie, ale nie tylko, bo i poradnik bibliotekarza i biblioteka publiczna to nie miałyśmy gwarancji, że w okresie letnim, wakacyjnym, urlopowym taka impreza czytelnicza będzie mm, mogła cieszyć się powodzeniem. Bardzo miło zaskoczyła nas frekwencja. To, że ludzie przyjechali z innych miast, Właśnie. co też nas bardzo miło zaskoczyło. To, to było w ogóle dla nas olbrzymim zaskoczeniem, ale też szczęściem, mhm. że mieliśmy tutaj gości z Podłodzi, z Wrocławia, z Warszawy, z Gorzowa Wielkopolskiego, z Koszalina, z Drezna, także z różnych części naszego kraju i tutaj też z zagranicy. Bardzo nas to cieszy, oczywiście. W kolejnym roku Także było, było tych fanów, fanek jeszcze więcej. No, mamy nadzieję, że w tym roku będzie co najmniej tyle, co w ubiegłym roku. A czy osoby, które planują przyjazd wcześniej, jakoś się zgłaszają, czy po prostu przybywają na miejsce w trakcie wydarzenia? Nie trzeba się do nas zgłaszać Nie, wcześniej, to... wystarczy po prostu przyjść. Jeżeli ktoś ma czas i tutaj apelujemy, prosimy, zapraszamy Zielonogórzan przede wszystkim, bo no, tworzymy to dla zielonogórskich czytelników przede wszystkim, a to, że zaszczycają zlot swoją obecnością także czytelnicy, fani Ani z Zielonego Wzgórza z całego kraju, jest dla nas przemiłą niespodzianką, ale Zapraszamy. Zielonogórzan w każdym wieku. Można przyjść całymi rodzinami. 25 lipca, w najbliższy czwartek, będziemy się dobrze bawić. Od godziny 17 do 21 na bibliotecznym patio. I tutaj się nie trzeba oczywiście wcześniej zgłaszać i zapisywać. Oprócz tego, co wspomniałyśmy. Na warsztaty i na quiz. Tak, mhm. że na warsztaty i na quiz trzeba się zapisać wcześniej. Oprócz tego, co w programie, to będzie jeszcze sporo różnych innych atrakcji. Będzie wata cukrowa, będą lody, będą inne niespodzianki, więc jeżeli. Takie letnio-wakacyjne przyjemności. Zdecydowanie. Tak. Będzie na pewno poczęstunek, więc będziemy się. Przede wszystkim dobrze bawić. A czy oprócz stroju warto coś ze sobą zabrać, nie wiem, na przykład jakiś kot piknikowy, albo coś w tym stylu? Jeśli ktoś ma ochotę, to oczywiście można. Będą przygotowane miejsca siedzące, więc tu A, będzie nie będzie wszystko. też takiej potrzeby, żeby ktoś musiał usiąść na kocyku. Chyba że będzie kocyku, tak dużo osób, że można zabrać? Zabraknie? O, oczywiście, może się tak zdarzyć, oczywiście, że tak, Także tutaj y, można się zabezpieczyć w ten mm -hmm. sposób. warto wziąć swoje wydanie ani z zielonego zgórze, jeżeli ktoś ma, żeby pokazać y, innym y, i to zawsze też mocno wpływa na identyfikację z książką i z bohaterką. Nie należy się obawiać, że ktoś na przykład książki nie zna, bo będzie miał okazję będąc na tym zlocie zapoznać się z treścią, Przynajmniej z fragmentami treści, ale zdecydowanie poznać bohaterkę, i przy okazji tych wszystkich wydarzeń towarzyszących czytaniu performatywnemu, będzie mocno mógł zgłębić jej osobowość. No i liczymy na to, że wtedy zainspirujemy kogoś też do przeczytania całej serii. Tak, także jeżeli są wśród nas fanki dorosłe, czy fani dorośli i chcieliby przyjść ze swoimi dziećmi, które jeszcze Ani z Zielonego Wzgórza nie czytały, to myślę, że jest to dobry pomysł na to, żeby w taki sposób zainteresować ich książką i bohaterką Ania z Zielonego Wzgórza. To jest też bardzo ciekawy sposób na to, aby pokazać, że poprzez czytanie, które okazuje się tak bardzo wciągające, buduje się taka społeczność, jak na przykład budują się społeczności internetowe. Poprzez na przykład łączenie się, nie wiem, graczy, że nie tylko świat wirtualny może tak wciągać, bo myślę teraz o współczesności, o tym, że rzeczywiście młodzież jest w tym świecie, że bycie pośród kartek, czytelnictwo także tworzy takie piękne grupy. No zdecydowanie my na co dzień prowadząc dyskusyjne kluby książki obserwujemy to, że takie Przebywanie ze sobą osób w podobnym wieku, mających podobne zainteresowania w sposób analogowy, a nie cyfrowy, jest bardzo przez młodych pożądane. No, oczywiście, że internet i wszystkie rozwiązania technologiczne są bardzo obecne w ich życiu i w naszym też, przecież bez tego nie wyobrażamy sobie swojego życia czy pracy czy funkcjonowania, ale w ich na pewno zdecydowanie szczególnie to nie ukrywają tego, że. Często brakuje im takiego właśnie kontaktu osobistego z osobami, które mają podobne zainteresowania do nich. I obserwujemy to prowadząc dyskusyjny klub książki, czy ja prowadząc na przykład zajęcia teatralne dla młodzieży w bibliotece. Obserwuję to za każdym razem, tak? Jeżeli dzieci przychodzą licznie i zapisują się licznie na tego rodzaju zajęcia cykliczne i uczestniczą w nich przez cały rok, rzetelnie i sumiennie, no to świadczy najwyraźniej o tym, że po prostu bardzo dobrze się czują w swojej grupie rówieśniczej i że taka grupa jest im potrzebna. Mhm. To mamy Anię z zielonego wzgórza. Chciałam jeszcze tylko zapytać o najbliższe plany lubuskiego laboratorium książki. W czasie wakacji to przede wszystkim takie działania wakacyjne, czyli y, najbliższe wydarzenie to jest z Lotwanów ani z Zielonego Wzgórza. Ja też osobiście biorę udział w Letniej Czytelni Norwida i tam organizuję dwa warsztaty. Mhm. Y, warto wspomnieć, czym jest Letnia Czytelnia Norwida. Jest to taki projekt, który biblioteka realizuje przez całe wakacje i w każdy wtorek i w czwartek i niektóre środy proponuje zajęcia dla dzieci. Przeróżne. Są to warsztaty, są to spotkania z grami, ale przede wszystkim takie zajęcia mające na celu różnego rodzaju realizację różnych warsztatów, prac manualnych. I ja taki warsztat pop, wa, warsztaty poprowadzę 22 sierpnia i 27 sierpnia w, w Galerii Focus Mall. 22 sierpnia tworzyć będziemy pacynki, skarpetkowe potwory. Natomiast 27 zapraszam do teatralnego przedszkola, tam tworzyć będziemy nocne motyle i to też będą pacynki. A, a poza, poza tym oczywiście też wiele innych tam wydarzeń się będzie działo tego 27 sierpnia, bowiem oprócz mnie, jeszcze tam będzie kilka osób z biblioteki, które także poprowadzą kilka warsztatów. Tu Kornelę no ja ode musiałam mnie sobie ta, My mamy 8 sierpnia, na przykład też będziemy prowadzić, będziemy tworzyć bryloki e, w kształcie łapy kota, na kocią łapę. Więc też e, prosimy o zapisywanie się, właśnie telefonicznie, bądź mailowo. Tutaj trzeba wspomnieć, że zapisy prowadzone są na tydzień przed e, tak. danym warsztatem, tak? Czyli w tej mhm. chwili, jeżeli Państwo zadzwonią, to jeszcze się na sierpniowe zajęcia nie zapiszą, natomiast na tydzień przed danym wydarzeniem e, oczywiście już można dokonać tego zapisu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej biblioteki, a także w mediach społecznościowych, e, głównie na dziecięcych filiach Biblioteki Norwida. Więc jeśli chodzi o działania wakacyjne Lubuskiego Laboratorium Książki, to tyle, zaprosimy jeszcze naszych ym, widzów, tych mniejszych do udziału, do obejrzenia spektaklu, który tak. planujemy 26 sierpnia i tu wspólnie e, także z Kornelią, ale nie tylko, z naszymi koleżankami z Teatrzyku Majaczek zapraszamy na spektakl Czekając na, na podstawie tekstu Mirosława Szot, Czekając na śnieg. Jest to historia dla osób troszeczkę, no dla dzieci troszeczkę większych. Tak, tak, 6+, 7+. Tak, od 6, plus, 7 tak, od szóstego, mhm. roku życia, historia Asi, takiej mniej więcej 7-8-letniej dziewczynki, której rodzice się rozwodzą, i to się zbiega z tym, że nie ma śniegu, i Asia wyrzuca sobie, że najprawdopodobniej te dwa zjawiska, te dwie sytuacje, to poniekąd jest jej wina, dlatego że ona czasami była niegrzeczna, czasami nie słuchała rodziców, nie sprzątała pokoju. No, takie tyle, typowe dylematy dziecka, którego rodzice się rozwodzą. Ale na szczęście wszystko dobrze się kończy, nie będę zdradzać dlaczego. Natomiast no, fantastyczne postacie y, dwóch wiewiórek tutaj zaistnieją i przemiłej staruszki Anastazji. Tutaj siedzi obok mnie jedna wiewiórka, stara wiewiórka. <sum> <sum> Natomiast ja gram, a, ja gram Asię, tą małą dziewczynkę. <sum> Więc zapraszamy na to 26 sierpnia o godzinie. 11 do sali imienia Janusza Koniusza. Hmm, tutaj nie trzeba się zapisywać. Jestem wolny. Tak, to wstęp zapraszamy. wolny. Chyba, nie że ktoś chciałby dużo? przyjść grupę. No właśnie, to tak, to wtedy grupę to poprosimy o zapisy. Wtedy Jeszcze o chciałabym tylko wspomnieć, że 23 sierpnia też będziemy mieli e, piknik rowerowy. To też zapraszamy bardzo serdecznie. On się odbędzie przed chwilą numer 5, tam na drugiej Armii Krajowej. W Zielonej Górze. W Zielonej Górze, tak. Więc zapraszamy wszystkich, którzy lubią jeździć rowerami, lubią rowery, więc też zapraszamy. To tutaj mamy takie zapowiedzi, do których mogą się słuchacze przygotować, ale wszystko można znaleźć oczywiście na stronie tak. Biblioteki Norwida oraz na profilach Facebookowych, żeby na bieżąco obserwować, zapisywać się i pytać. W pewności. Ja tak. tak, a jeżeli ktoś stricte działalnością Lubuskiego Laboratorium Książki jest zainteresowany, to zapraszam już od września na, na różne zajęcia, które organizuję. Można się ze mną kontaktować i zapisywać. Ja może tylko tak krótko powiem, bo, bo, bo warto sobie prześledzić profil e, Facebookowy laboratorium, żeby tam coś więcej się dowiedzieć. Jest między innymi taka akcja dla najmłodszych przedszkolaków, jak Biblioteka z Walizce i taka biblioteka mobilna jeździ do najmłodszych grup. Przedszkolnych do bibliotek. Można ją zaprosić na wrzesień, na październik i na kolejne miesiące. Jest również taki cykl jak Laboratorium Uzdrawiającej Książki. To z kolei są zajęcia dla starszych przedszkolaków oraz dla klas 1-3 z elementami biblioterapii. Tutaj poruszamy różne zagadnienia dotyczące emocji lęku wśród dzieci, ale także te poczucia własnej wartości i wiele innych zagadnień. Jest cykl dla młodzieży ale drama lub ale dramat, bo to te jest w nawiasie i to, to jest cykl, w ramach którego czytamy dramaty, a czytają to licealiści. A więc tutaj to, to jest taki cykl adresowany do młodzieży. Również dla młodzieży prowadzę cykle spotkań z psychoterapeutą Piotrem Zbigniewem Kamratem. Także zaczęłam organizować rozmowy z Piotrem Kamratem, z psychoterapeutą dla dorosłych, więc do tego bardzo serdecznie zapraszam. No i oczywiście, z czego już od dawna słynie Lubuskie Laboratorium Książki, to jest czytelnia dramatu, cykl, podczas którego czytamy dramaty, dramaty na poziomie, dramaty, które są bardzo popularne, które, czasami nie są jeszcze popularne, ale dzięki czytelni dramatu stają się popularne. I tutaj pokazujemy zielonogórzanom to, co najciekawszego na tym polu literackim w Polsce się ukazuje. Więc tego typu działania między innymi w ramach Lubuskiego Laboratorium Książki się Jeszcze odbywają. jedno działanie, które też organizujemy razem. W listopadzie będą Fredroreki. To będzie już nasza druga edycja. Więc też e, serdecznie zapraszamy, ale to więcej szczegółów będzie już na tak, stronie i takie na prośbu. Proszę napomnienie, e, zagad, zagad, zagajenie. o, o to zagadnie, natomiast do tematu myślę jeszcze możemy wrócić, a tymczasem odsyłam do strony do mediów społecznościowych. Tak. Jeszcze raz tylko proszę e, na koniec zaprosić na zlot Fanów, a nie z Zielonego Wzgórza. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich fanów, fanki, ale także osoby, które Ani Shirley jeszcze nie znają. I chciałyby ale ch poznać. Tak, tak, chciałyby ją poznać. Na trzeci zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza, który odbędzie się 25 lipca od godziny 17 na bibliotecznym patio przy Alei Wojska Polskiego 9. Z nami na pewno będziecie się dobrze bawić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A ze mną były Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki i Kornelia Walochwilia 4 i 9, obie panie z Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję również. również. Do Monika usłyszenia. Monika Bartkowicz-Krzysztof, dziękuję. Realizacja wideo Paweł Kotarba. Do usłyszenia.